Rozprawa sądowa, która ciągnęła się miesiącami pomiędzy byłym prezydentem Wałbrzycha Piotrem Kruczkowskim a radnymi wałbrzyskiej wspólnoty samorządowej, w pierwszej instancji dobiegła końca. Zarówno jedna, jak i druga strona była pewna swoich racji i jednocześnie finalnego wygrania sprawy słynnych już zeszytów, które radni wystawili na stołach podczas obrad sesji Rady Miejskiej tuż po wyborach samorządowych w 2010 roku. Orzeka, co następuje. Postępowanie karne przeciwko Andrzejowi Mielczankowi, Ryszardowi Nowakowi, Sylwestrowi Bernatowiczowi, Mirosławowi Lubińskiemu, Marcinowi Mrozowi, Alicji Rosiak i Pawłowi Szpurowi o to, że w dniu 14 grudnia 2010 w Wałbrzychu podczas sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha działając wspólnie i w porozumieniu za pomocą środków masowego komunikowania w postaci mediów ustawili każdy przed sobą bruliony formatu A4 z okładką, na której na białym tle znajdował się napis drukowanymi literami czarną czcionką o treści: jak kupując głosy i korumpując polityków zostać prezydentem Wałbrzycha, rozmowy eksperckie z Piotrem Kruczkowskim, tym samym pomawiając Piotra Kruczkowskiego o takie postępowanie, które mogło go narazić w opinii publicznej na utratę zaufania niezbędnego dla pełnionej funkcji prezydenta miasta Wałbrzycha, jak i polityka poprzez środki masowego komunikowania w postaci prasy i telewizji. To jest o czyn z artykułu 212 paragraf 1 i 2 KK i na podstawie artykułu 66 paragraf 1 KK i 67 paragraf 1 KK warunkowo umarza na okresy próby wynoszące po jednym roku wobec każdego z nich. Na podstawie artykułu 212 paragraf 3 KK orzeka na wnioski na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu od Andrzeja Mielczarka w kwocie 2000 zł, Ryszarda Nowaka w kwocie 1000 zł, Sylwestra Bernatowicza w kwocie 2000 zł, Mirosława Lubińskiego w kwocie 2000 zł, Marcina Mroza w kwocie 1000 zł, Alicji Rosiak w kwocie 1500 zł i Pawła Szpura w kwocie 1000 zł. Kruczkowski tuż po wyjściu z sali sądowej nie ukrywał swojego zadowolenia z werdyktu Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Ten wyrok na pewno jest dla mnie zadowalający. On stanowi taką rekompensatę moralną dla mnie, dla mojej rodziny. Ale on również jednoznacznie pokazuje, że działania pana Lubińskiego, pani Rosiak, całej grupy radnych w ubiegłorocznych wyborach samorządowych to była bardzo brudna, bardzo brutalna gra polityczna, której celem było zdobycie stanowiska prezydenta miasta Wałbrzycha. Z kolei radni WWS-u, którzy znaleźli się na przegranej pozycji, zapowiadają, że to jeszcze nie koniec, ponieważ najprawdopodobniej będą składać odwołanie od wyroku. Tak, po wysłuchaniu dzisiejszego ustnego uzasadnienia wystąpimy o uzasadnienie pisemne. Będziemy się odwoływać do Sądu Okręgowego. Ja osobiście nie zgadzam się z tym, żeby poprzez tego typu, że tak powiem, informacje czy pytanie, które postawiliśmy na sesji grudniowej, prezydent Kruczkowski utracił zaufanie publiczne do pełnienia funkcji. Jak wiemy, niestety zakończył pełnienie swojej funkcji w wyniku wyroku Sądu Najwyższego, a Wałbrzyszanie sami muszą ocenić, czy mają do niego zaufanie, czy nie mają i dlaczego je utracili. Ja myślę, że powodem tego na pewno nie były te bruliony i dlatego będzie to odwołanie. Sąd póki co nakazał radnym przeprosić Kruczkowskiego w mediach oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej wygłosić określoną sentencję. Na podstawie artykułu 67 paragraf 3 KK zobowiązuję Andrzeja Mielczarka, Ryszarda Nowaka, Sylwestra Bernatowicza, Mirosława Lubińskiego, Marcina Mroza, Alicję Rosiak i Pawła Szpura do przeproszenia pokrzywdzonego Piotra Kruczkowskiego poprzez zamieszczenie tekstu o treści: przepraszamy Piotra Kruczkowskiego za podniesienie pod jego adresem niepolegającego na prawdzie zarzutu, że został prezydentem miasta Wałbrzycha, kupując głosy i korumpując polityków, czym naruszyliśmy jego dobre imię w gazetach. Tygodnik Wałbrzyski, Gazeta Wyborcza Wrocław, na trzeciej stronie redakcyjnej czcionka rozmiar 20, czarna na białym tle. W terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku oraz wygłoszenie powyższych przeprosin na pierwszej sesji Rady Miejskiej miasta Wałbrzycha po uprawomocnieniu się wyroku, po uprzednim zawiadomieniu telewizji lokalnych kablowych TV Dami, TV Twoja i TV Wałbrzych oraz portali internetowych www.wałbrzyszek.com, www.wałbrzych24.com, www.wałbrzychfakty.pl, www.tw-24.pl i www.wiadomościwałbrzyskie.pl na piśmie, iż taki fakt będzie miał miejsce ze wskazaniem daty sesji. I po ostatnie wymierzę Andrzejowi Mielczarkowi, Ryszardowi Nowakowi, Sylwestrowi Bernatowiczowi, Mirosławowi Lubińskiemu, Marcinowi Mrozowi, Alicji Rosiak i Pawłowi Szpurowi opłaty w wysokości po 100 zł od każdego dnia. Kruczkowski wnioskował o znacznie więcej niż uznał sąd. Radni oprócz przeprosin według decyzji wyroku będą musieli wpłacić kwoty od 1000 do 2000 zł na konto Wałbrzyskiego Hospicjum. Ja wnioskowałem jeszcze o zamieszczenie przeprosin m.in. w Telewizji Polskiej, w innych mediach, natomiast sąd uznał, pewnie słusznie, że koszty takich przeprosin w tych ogólnopolskich mediach stanowiłyby karę dodatkową, a więc sąd zarządził przeproszenie w dwóch gazetach, w Gazecie Wyborczej, w Zgodniku Wałbrzyskim, na wałbrzyskich portalach i wałbrzyskich telewizjach.
Nie wszyscy radni zostali jednak potraktowani równo. Jedni muszą zapłacić 1000, inni 1500, a pozostali po 2000 zł. Dodatkowo każdy z nich został obciążony kwotą 100 zł na rzecz sądu. Jeśli chodzi o nawiązkę, którą dzisiaj sąd nam nakazał wpłacić na rzecz hospicjum, ona przede wszystkim była oszacowana, tak myślę, w związku z zapoznaniem się ze stanem majątkowym każdego z nas osobna i sąd uznał, że nie wszyscy mamy płacić w jednakowej kwocie, jedni mają zapłacić więcej, a drudzy mniej. Oczywiście jest to wyrok nieprawomocny, jeśli chodzi o te kwoty. Co do tego nie mam żadnych uwag. Gdyby wyrok był prawomocny, oczywiście wpłacone by zostały na rzecz właśnie hospicjum. Najbardziej boli nas to, że sąd nakazał nam przeprosić Piotra Kluczkowskiego. Tak naprawdę uważam, że nie naruszyliśmy jego ani dóbr, ani nie zławiliśmy, bo czas, historia pokazała, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy od właściwie półtora roku, gdzie jesteśmy i jak sprawa wygląda. O tym, czy wszyscy radni zgodzą się z wyrokiem, czy też złożą odwołanie do wyższej instancji, jak zwykle pokaże czas.